Cześć, Ethan! Jak się dziś miewasz? Czy chciałbyś nakarmić kaczuszki w parku? Yahoo! O! Tylko spójrz na te wszystkie kaczuszki, Ethan! Ile ich tutaj jest? Jedna... Dwie... Trzy... Cztery... Pięć kaczuszek! Świetnie, Ethan! Wyglądają na głodne! Nakarmmy je! A! O nie, Ethan! Nie powinieneś dawać chlebka kaczuszkom. To nie jest dla nich dobre. Już dobrze. Zobaczmy, co jeszcze mamy w koszyczku. Kaczuszki lubią groszek. Dalej, nakarm je. Co my tu jeszcze mamy? Kukurydza? To jest bardzo zdrowe dla kaczuszek. Aha! Juhu! Zobacz, Ethan! Brązowe płatki! Kaczuszkom to na pewno zasmakuje. Co jeszcze dla nich mamy, Ethan? Sałata! Tylko upewnij się, że podzielisz ją na drobne kawałeczki, żeby kaczuszkom było łatwiej przełknąć. Jesteś taki dobry, Ethan! Te kaczuszki są teraz bardzo zadowolone! Yahoo! Zobaczmy, czego się dzisiaj nauczyliśmy! Juhu! Juhu! Policzyliśmy jedną, dwie, trzy, cztery, pięć kaczuszek! Nakarmiliśmy je groszkami, żółtą kukurydzą, brązowymi płatkami i zieloną sałatą. Ale dzisiaj była zabawa, Ethan. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, Ethan, jak się miewasz? Ethan, czy chciałbyś dziś nauczyć się kolorów i pograć w piłkę nożną? Yahoo! Świetnie! Zatem zaczynajmy! O! Czerwony! Bardzo dobrze, Ethan. Żółty. Różowy. O! Spróbuj jeszcze raz, Ethan.
Wspaniale, Ethan! O? Nie, 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 Ethan! Pomyśl jeszcze raz! Ta bramka jest czerwona! Zielony! Niebieski. Pomarańczowy. Świetnie, Ethan. Spisałeś się na medal. I nauczyłeś się tylu kolorów dzisiaj. Podsumujmy je. Czerwony, żółty, różowy, zielony, niebieski i pomarańczowy. Hej, Ted, jak się miewasz? Ted, czy chciałbyś pójść na ryby i pouczyć się o kolorach dzisiaj? Doskonale, zatem zaczynajmy! Niebieski, żółty. Pomarańczowy. Purpurowy. Zielony. I czerwony. Doskonale, Ted! Złapałeś tak wiele rybek i nauczyłeś się tak wielu kolorów dzisiaj! Czy chciałbyś je powtórzyć? Niebieski, żółty, pomarańczowy, purpurowy, zielony i czerwony.
Patet! Do zobaczenia następnym razem! Małe samochodziki! Cześć, Ed! Robisz niezłą kulę śnieżną! Ty też, Billy? Co tam porabiasz? Aha, to będzie bałwan? Wspaniale! Fajny kapelusz, Czarku! To... To wygląda świetnie! Idealny sposób na spędzenie śnieżnego dnia! A to co, Ed? Chcesz zbudować tor saneczkowy? To nie będzie łatwe, ale z pewnością ekscytujące! Chyba ktoś utknął w śniegu! Pomożecie, chłopaki? Zacznijmy od rozładowania części. Wspaniała praca zespołowa, chłopaki! Przenieśmy te części na plac budowy. Mamy tu całkiem sporo części do zbudowania tego toru. Świetnie! Razem jest znacznie łatwiej. Wow! Uważaj! Mało brakowało! Tutaj jest ostatni element. Gotowi do zabawy? Najpierw Billy. Tylko się trzymaj. Wow, fantastycznie! Wow! Teraz kolej Eda! Ale jazda! I na koniec Czarek! Wow! Jedzie naprawdę szybko, co nie? Ale to był czad! A teraz czas otworzyć prezenty! Wesołych świąt, przyjaciele! Do zobaczenia! Thank you.
Cześć, Ethan. Zobacz, i tam jest dziurka. Ethan, musimy znaleźć te zaginione kurczaczki i włożyć je z powrotem do gniazdka. Dobrze. Zatem do dzieła. Doskonale, Ethan. Znalazłeś pierwszego kurczaczka. Święta robota, Ethan. Dodatkowe dwa kurczaczki. Ile teraz mamy kurczaczków? Jedno, dwa, trzy małe kurczaczki. Ale jeszcze musimy poszukać ich więcej. Tutaj ich nie ma, Ethan. Jedźmy dalej. Zobacz, Ethan, ten mały kurczaczek bawi się z kaczuszkami. Ile małych kurczaczków teraz mamy? Jedno, dwa, trzy, cztery małe kurczaczki. Jeszcze tylko jeden. Ostatni kurczaczek dobrze się schował, prawda? Zobacz, Ethan. Chyba sam znalazł drogę do domu. Dobrze. Ułóżmy je z powrotem do domku i sprawdźmy, czy są wszystkie. Jedno, dwa, trzy, cztery i pięć. Ethan, udało ci się znaleźć je wszystkie. Świetna robota. Znalazłeś wszystkie kurczaczki i uratowałeś gniazdko. Do zobaczenia później, moi przyjaciele. Cześć, Ethan. Jak się dziś miewasz? Czy chciałbyś zbudować domek z kart i przy okazji pouczyć się liczby z nami? Wspaniale! Zatem zacznijmy od pierwszego poziomu. Bardzo dobrze, Ethan. Właśnie zbudowałeś pierwszy poziom naszego domku z kart. Okej, a teraz zbudujmy drugi poziom. Idealnie, Ethan. Teraz pozostał tylko jeszcze jeden. To wygląda bardzo dobrze.
Policzmy razem wszystkie poziomy. 1, 2, 3. Mamy 3 poziomy, ale ile w sumie mamy tam kart? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. A niech mnie! Nauczyłeś się dzisiaj tak wielu numerów, Ethan! Och, Ethan, rozwaliłeś cały domek! Ale masz rację. Warto było dla zabawy. Do zobaczenia, mój przyjacielu. Cześć, Ethan. Co dzisiaj porabiasz? Bawisz się kulkami? Wspaniale. Wygląda to na fajną zabawę. A może chciałbyś się przy okazji pouczyć o kolorach? Dobrze, zatem zaczynajmy. Niebieski, pomarańczowy, zielony. O! Czerwony. Żółty. I purpurowy. Ethan, powtórzymy je teraz od początku. Juhu! Niebieski, pomarańczowy, zielony, czerwony, żółty i purpurowy. Wow, Ethan! Juhu! Nauczyłeś się dzisiaj tak wielu kolorów. Do zobaczenia później, moi przyjaciele. Hej, Ethan! Jak się dziś miewasz? Droga jest zablokowana tą dużą kałużą błota. Powinniśmy ją oczyścić. Co o tym sądzisz? Yahoo! A czy chciałbyś przy okazji pouczyć się o kolorach? Ha ha ha!
O! Wow, Ethan! Odkryłeś małą niebieską koparkę! Może ona pomoże ci z tym błotem! O! Świetnie! Znalazłeś pomarańczowe kuleczki! Zatrzymamy je na później! Kopiesz dalej? Pamiętaj, że nie zawsze można odkryć tyle prezentów naraz. Ale nic się nie martw. Na pewno znajdziesz coś w innym miejscu. Czemu przestałeś? Może właśnie tutaj coś odkryjemy? Brązowy! Wspaniale! Znalazłeś cukierki karmelowe. Zasłużyłeś teraz na odpoczynek. Juhu! Czerwony, zielony. Doskonale, Ethan. Właśnie nauczyłeś się dwóch kolorów naraz. Różowy! Wygląda na to, że odkryłeś nowego przyjaciela. Małą koparkę! Cóż, Ethan, twoja praca jest już ukończona. Dziękujemy za pomoc. Do zobaczenia wkrótce. Cześć, Ethan. Jak się dziś miewasz? Wow, mamy tutaj tak wiele zabaw. Którą wybierzesz najpierw? Czy chcesz zagrać i przy okazji nauczyć się numerów? O! Tylko spójrz na te wszystkie prezenty, Ethan! Będziesz musiał skakać naprawdę wysoko, żeby je złapać. Spróbujemy? Świetnie! Złapałeś piłkę do bejsbola! O! Fenomenalnie! Złapałeś wóz strażacki! Oho! Wygląda na to, że te zabawki są coraz wyżej i wyżej, Ethan! Spróbuj podskoczyć najwyżej, jak tylko możesz! Cudownie! Udało ci się złapać drewniany miecz! O! O! Wow! A tym razem udało ci się złapać gitarę! Ten pączek jest taki smaczny! A teraz czas podliczyć nasze wszystkie zdobycze. Jedna. Druga. Trzecia.
czwarta. I piąta. Doskonale, Ethan. A teraz możesz się pobawić swoimi nowymi zabawkami. Cześć, Ethan. Jak się dziś miewasz? Yahoo! Czy chciałbyś nazwać te wszystkie zwierzątka? Dobrze. Nazwijmy je zatem razem. O! Doskonale, Ethan. Trafiłeś w czerwonego lwa. Już dobrze. O? Spróbuj jeszcze raz. O! Świetnie. A teraz trafiłeś w żółtego konika. Doskonale, Ethan. Trafiłeś w zielonego kotka. Fenomenalnie, Ethan. A teraz trafiłeś w brązowego pieska. Spróbuj jeszcze raz. Świetnie! Trafiłeś w niebieskiego ptaszka. Trafiłeś dzisiaj w tak wiele zwierzątek, Ethan. Powtórzmy ich nazwy. Lew. Konik. Kotek. Piesek. I ptaszek. Juhu. Doskonale. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele. Cześć, Ethan. Jak się dziś miewasz? O, wow, Ethan. Powinieneś tam szybko wskoczyć. To wygląda na niezłą zabawę. Yahoo! Ach, widzę. Nie możesz polecieć balonem, ponieważ nie ma gorącego powietrza. W takim razie, jak zapalimy te palniki? Musisz aktywować te wszystkie przedmioty, żeby uruchomić palniki? Czerwony. Zadziałało! Cudownie, Ethan! O! Pomarańczowy! Doskonale! Jeszcze tylko kilka i balon zacznie się unosić. O! Musisz celować po środku, Ethan. Juhu! O nie! Musisz zacząć od początku. Zielony. Brawo, Ethan. O! Niebieski. P.
Perfekcyjnie! Jeszcze tylko jeden palnik i jesteśmy gotowi do lotu. Skoncentruj się i wyceluj w sam środek. Yahoo! Żółty! Fantastycznie! To był ostatni! Wskakuj teraz szybko, Ethan, zanim odleci! Fenomenalnie! Wysokich lotów, Ethan! Do zobaczenia! Cześć, Ethan! Jak się miewasz? Czy chciałbyś pouczyć się dzisiaj kolorów i postrzelać z działa? Dobrze, zatem zaczynajmy! Hop! Czerwone! Żółte. Zielone. Pomarańczowe. Purpurowe. I niebieskie. Doskonale, Ethan. Masz teraz skrzynię pełną lizaków. I nauczyłeś się tylu kolorów dzisiaj. Czerwony. Żółty. Zielony. Pomarańczowy. Purpurowy. I niebieski. Juhu! Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele. Yahoo! Hiu! Hej, Ethan, jak się miewasz? Hiu! Czy chciałbyś dzisiaj wykonać misję? Części samochodu policyjnego są porozrzucane na tym terenie. Musimy je zebrać do kupy. Pomożesz nam? Dobrze, zatem zaczynajmy. Doskonale, Ethan! Znalazłeś koła! Teraz poszukajmy innych elementów!
Świetnie, Ethan! Znalazłeś kabinę! Kierownica? Doskonale! Myślisz, że potrzebujemy czegoś więcej do budowy tego samochodu? Dobrze, zacznijmy budować nasz radiowóz policyjny. Kabina? Koła? I kierownica. Czegoś wciąż brakuje. Już wiem. To obracające się światło na dachu. Poszukajmy go. Doskonale, Ethan! Zbudowałeś swój radiowóz policyjny! Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Cześć, Ethan! Jak się dziś miewasz? Wygląda na to, że znalazłeś nowego przyjaciela! Mamy tu tak wiele pączków! Ale pychota! Powinniście się pościgać i policzyć te wszystkie pączki! O! Co wy na to? Dobrze! Do biegu. Gotowi? Start! Świetnie, chłopaki! Łapiecie tyle pączków naraz! Doskonale, mały samochodziku. Twój przyjaciel pomógł ci znaleźć trzy pączki. Doskonale. Czas minął. A teraz zobaczmy, ile pączków złapaliście. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 i 10. 10 punktów. Wow, Ethan, jesteś niezły w tym. Teraz twoja kolej, mały samochodziku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Też 10 pączków. Oboje złapaliście dokładnie po tyle samo pączków. Doskonale! Do zobaczenia wkrótce, chłopaki! Cześć, Dino! Co u ciebie? Dino, czy chciałbyś pozbierać pudełka i przy okazji pouczyć się kolorów? Świetnie! Zatem ruszajmy! Mamy już pierwsze pudełko. Te jest czerwone. Zabierzmy je ze sobą. Okej, ruszajmy dalej. Jakiego koloru jest to pudełko? Tak jest, zielonego. Zabieramy je ze sobą. A jakiego koloru jest te? Te pudełko jest różowe. Podnieśmy je. Dalej, cała naprzód. A to? Jaki to kolor? Tak, to purpurowy! A jakiego koloru jest te pudełko? Tak jest, pomarańczowego. Zobacz, mamy tu następne. Jakiego jest koloru? Żółtego! Zupełnie tak jak ty, Dino! Jedziemy dalej!
Wygląda na to, że mamy tu ostatnie pudełko. Jakiego jest koloru? Niebieskiego. Bierzemy je ze sobą. Świetnie, Dino. Dzisiaj nauczyliśmy się bardzo dużo nowych kolorów. Powtórzmy je wszystkie. Okej. Niebieski, pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, purpurowy i różowy. A teraz powinniśmy dać Garemu odpocząć. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele. Cześć, Dino. Cześć, Dina. Jak się dzisiaj miewacie? Czy chcielibyście zbudować śnieżnego Dino i nauczyć się liczyć? Cudownie. Zatem zaczynajmy. Najpierw zbudujemy ciało. Będziemy potrzebować jednej wielkiej śnieżnej kuli. Jeden. Świetnie. A teraz zróbmy kończyny. Najpierw stopy. Będziemy potrzebowali dwie kule śnieżne. Jedna i druga. Cudownie. A teraz zróbmy palce. Dino ma po trzy palce na każdej ze stóp. Jeden, dwa, trzy. Świetnie. A teraz policzmy te palce. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. A teraz zbudujemy parę rąk. W następnej kolejności będzie głowa. Jeden, dwa. Świetnie. Zobacz, Dina wróciła z głową. Jedna głowa. Cudownie. Już prawie jest skończony. Musimy tylko zebrać parę kamyków na jeszcze kilka szczegółów. Najpierw oczy. Jedno, drugie. Teraz łuski na plecach. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Wow, to jest niesamowite! I nauczyliśmy się dzisiaj tylu numerów. Czy chcielibyście je powtórzyć? Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele.